Od kilku dni możemy podziwiać prawdziwą złotą polską jesień. Letnia zieleń powoli przekształca się w jesienne złoto. Możemy cieszyć się słońcem i praktycznie czystym niebem. Dla wszystkich spragnionych słońca mamy dobrą wiadomość. W najbliższy weekend go nie zabraknie. Obecnie znajdujemy się pod wpływem wyżu z nad Rosji. On słabnie. W nas w kolejnych dniach będzie pogoda towarzyszyła nam podobna, jaką mamy dzisiaj, czyli wiatr umiarkowany i z dnia na dzień będzie on cały czas słabszy. W nocy możemy się spodziewać już przymrozków, także trzeba przygotować skrobaczki do szyb, ale będą to przymrozki maksymalnie minus 1, minus 2 stopnie. Słońce będzie nam towarzyszyło jeszcze w następnym tygodniu, żadnych opadów się nie spodziewamy. Te pozytywne informacje niech jednak nikogo nie zmylą, ponieważ temperatura będzie spadać. Ciepła garderoba, czyli szaliki, swetry i grube płaszcze zagoszczą na dobre w naszych szafach. W przyszłym tygodniu temperatury będą sięgały maksymalnie 13 stopni. Choć dni będą coraz chłodniejsze, w październiku nie przestajemy być aktywni. Ładna jesień zachęca do ruchu na świeżym powietrzu. Wykonujemy też wiele prac w domu i ogrodzie, przygotowując się do zimy. Już teraz musimy zadbać o to, jak będzie wyglądać nasz ogród w następnym roku. W ogrodzie trawnik powinniśmy przynajmniej jeszcze w tym miesiącu dwa razy skosić. Można powiedzieć, że na chwilę obecną trochę jest susza i powinniśmy również taki trawnik parę razy jeszcze podlać. Miesiąc październik jest miesiącem doskonałym na nasadzenia, jak również na nawożenie, z tym, że nie uwzględniamy tutaj nawozów azotowych. Dlaczego mówię o nasadzeniach? Jest to takie popularne nasadzenie drzew, krzewów owocowych z tak zwanym gołym korzeniem. Wcześniej powinniśmy tutaj przygotować dołek, uzupełnić go o prawidłowe tutaj podłoże i po posadzeniu takiej rośliny powinniśmy ją dobrze ubić tą ziemię i podlać. Dlaczego jest to moment doskonały? Ponieważ tutaj jeszcze ta roślina ma możliwość przekorzenienia i wiosną na pewno będziemy się cieszyć z tego drzewka, bo ono już będzie u nas rosło. Warto docenić słoneczne dni, gdyż synoptycy zapowiadają szybkie nadejście mroźnej zimy, być może jeszcze w listopadzie.